Jakie pytania zada sąd podczas sprawy rozwodowej? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Mam dzisiaj dla Was pięć pytań, które z pewnością padną podczas rozprawy rozwodowej. Jakie to są pytania? Więc nie przeciągając, zaczynajmy. Po pierwsze, sąd zapyta się Was, czy między Wami toczą się jeszcze inne sprawy sądowe. Chodzi o to w tym pytaniu, że sąd musi wiedzieć, czy toczą się na przykład sprawy alimentacyjne, czy toczą się sprawy o opiekę nad dzieckiem, czy toczą się sprawy o wydanie paszportu, o kontakty z dzieckiem, waszym oczywiście tutaj wspólnym dzieckiem małoletnim. To są wszystkie te pytania, które właśnie tutaj Mieszczą się w tym pierwszym moim pytaniu, a właściwie pytania są, pytaniu sądu: czy toczą się, tak jak powiedziałam, sprawy rozwodowe? Dlaczego sąd o to pyta? Sąd o to pyta, ponieważ musi wiedzieć, czy nie powinien tamtych spraw zawiesić. Sąd nie mogą się toczyć sprawy między małżonkami związane z małżeństwem w kilku różnych sądach. Sąd po to właśnie pyta, bo tamte sprawy będzie zawieszał. Drugie pytanie, które zada sąd, jest takie: kiedy zanikła między wami, między małżonkami więź uczuciowa? Sąd pyta o konkretny. Termin, chociaż nie jest on wyznaczony, nie musi on być wskazany w dniu, bo wiadomo, że przecież nikt nikogo nie przestaje kochać, nie przestaje na kimś nam zależeć 23 lutego 2020 roku o godzinie 15. Sąd musi wiedzieć konkretnie, na przykład, czy to było na lato 2020 roku, czy to było po jakimś takim wydarzeniu, jakimś, z którym wiążecie ten zanik tej więzi, uczuciowej, bo przecież może tak być czyli będzie już nawet konkretniejsza trochę ta data może być to na przykład marzec tak, albo może to być nie wiem, po świętach Bożego Narodzenia w 2019 zdałam sobie sprawę zdałem sobie sprawę, że to już koniec no nie kocham jej po prostu więc to o to chodzi w pytaniu kiedy zanikła więź uczuciowa czyli tutaj warto sobie to przypomnieć i przemyśleć kolejne pytanie, trzecie kiedy zanikła więź fizyczna? Czyli sąd tutaj pyta o te kwestie intymne. Czyli sąd chce usłyszeć, kiedy ostatnio było współżycie małżeńskie. Takie dość, tak jak mówię, pytanie bardzo no, intymne. Ale sąd musi o tym wiedzieć. I tutaj warto sobie przypomnieć i odpowiedzieć sądowi. Ja po prostu tutaj już taką, można powiedzieć, konkretną datę. Proszę się, jakby tutaj tym pytaniem nie stresować. Ja rozumiem, że to pytanie może nastręczać pewnych takich nieprzyjemności, ale tutaj przecież na sali sądowej będzie sąd, będziecie wy. Tutaj nie będzie jakichś osób postronnych, nie ma co tutaj, jakby się tym. Zbytnio w to zagłębiać, odpowiedzieć i zakończyć po prostu temat. Kolejne pytanie, pytanie numer cztery, to będzie, kiedy zanikła między wami, między małżonkami, więź ekonomiczna. Czyli sąd tutaj pyta, czy małżonkowie nadal wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, sąd będzie ciekaw, czy, czy w jaki sposób partycypują oboje w tych kosztach prowadzenia domu, tych kosztach związanych z wychowaniem dzieci. Tutaj też warto na ten temat szczegółowo sądowi opowiedzieć, no a wcześniej to właśnie przemyśleć. I tutaj chciałabym rozwia rozwiać pewne wątpliwości, które często słyszę od moich klientów, którzy mówią: Och, pani mecenas, no nie wiem, czy sąd przypadkiem nie, może nie zgodzić się na rozwód, bo my nadal wspólnie utrzymujemy dom. My nadal. Wspólnie no, płacimy za szkołę dzieci, za zajęcia dodatkowe, no, tak za te wszystkie jakby koszty pokrywamy razem. I tutaj często klienci się boją tego, że sąd właśnie z powodu niezaniknięcia tej więzi ekonomicznej nie da im rozwodu. Tutaj rozwiewam te wątpliwości od razu. To ta więź nie musi tak zaniknąć jak poprzednie dwie, to czasami są takie sytuacje życiowe, które są przecież zrozumie, że nie da się inaczej. No mamy jeden dom, mamy na niego jeszcze kredyt hipoteczny i no z dnia na dzień się od siebie nie wyprowadzimy, nadal utrzymujemy. Ten dom wspólnie spłacamy kredyt wspólnie, więc ale to nie znaczy, że rozwód już nam nie przysługuje. Jeżeli chcemy tego rozwodu i łączy nas już tylko kredyt, to przecież sąd nie będzie tego małżeństwa na siłę trzymał, tylko dlatego, że ta więź ekonomiczna jeszcze takim, takim potocznym rozumieniu, jeszcze nie zupełnie została przerwana. No i ostatnie, piąte pytanie jest związane z tym, czy nadal y, kochasz, kocha Pan Pani, żonę, męża? Czy czujesz, że powrót do małżeństwa jest możliwy? Czyli, z, czyli pytanie znowu związane z uczuciami, ale tu i teraz. Czy sąd będzie chciał wiedzieć, czy jeżeli byście y, przeszli jakąś y, terapię, jakieś mediację, y, jakieś takie rozmowy psychologiczne, czy jest możliwe. Uratowanie tego małżeństwa. I tutaj yy, yy, też należy odpowiedzieć, no tak czy nie, yy, że no, nie widzę szansy na to, aby ratować to małżeństwo, albo odwrotnie, no, no, mam w sobie promyk nadziei. No, ale proszę się wtedy liczyć z tym, że rozwodu, jeżeli powiemy o tych promykach nadziei. Nie otrzymamy. Więc proszę przemyśleć tą to, to odpowiedź. To też nie będzie tak, że jak jedna strona powie, nie, ja już nie widzę szans, a druga powie, koniec, ja, ja tu widzę szansę, to, 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 to już sąd rozwodu nie da. Odsyłam do filmiku właśnie związanego z tym, który już nagrałam, odnośnie tego, że jedna ze stron nie zgadza się na rozwód i czy faktycznie tego rozwodu wtedy nie będzie. To jest właśnie ten temat, który poruszam w tamtym filmie, a to było tak naprawdę też nasze ostatnie pytanie, które na pewno sąd zada podczas sprawy rozwodowej. Czyli dla przypomnienia, po pierwsze, pierwsze pytanie: czy toczą się jakieś inne sprawy sądowe między małżonkami, kiedy zanikła więź uczuciowa, kiedy zanikła więź fizyczna i kiedy zanikła więź ekonomiczna? I ostatnie pytanie, czy widzi Pani szansę na powrót do małżeństwa? Czy widzi Pan szansę? Czy kocha Pan Pani żonę męża? I to pięć pytań, które padną na sali rozpraw. Mam nadzieję, że będzie Wam troszeczkę łatwiej przejść przez ten trudny czas rozprawy. Rozwodowej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zachęcam do komentarzy, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do włączenia powiadomień, żebyście dostawali informacje o nowych, o moich najnowszych filmach. No i do zobaczenia.